Nominowani do Nagrody Kryształowej Brukselki 2020 w kategorii Nagroda Indywidualna. Dr Jacek Gajewski. Menadżer z bogatym doświadczeniem w zdobywaniu grantów z programu Horyzont 2020 i Euratom. Opiekun działu wspierającego pisanie wniosków i obsługę projektów w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Przygotowany przez niego projekt Nomaten, na który pozyskał 15 milionów euro, pozwolił na stworzenie w strukturach NCBJ silnego centrum naukowego. Korzystając z unikatowej jądrowej struktury badawczej i doświadczenia naukowców z Polski i innych krajów europejskich, centrum będzie prowadzić badania i przygotowywać produkcję najwyższej klasy innowacyjnych materiałów przydatnych do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach w przemyśle i medycynie. Profesor Magdalena Król. Dwukrotna laureatka grantów ERC w Horyzoncie 2020. Pierwszy o wartości prawie 1,5 miliona euro zdobyła w 2016 roku. Odkryty przez nią mechanizm może zostać wykorzystany do precyzyjnego dostarczania bezpośrednio do guza leków niszczących nowotwór. Projekt ten został uznany jednym z 10 najciekawszych projektów w historii Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych. Na potwierdzenie wyników badań otrzymała w 2020 roku drugi grant ERC. Profesor Król posiada własny zespół naukowy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Posiada 6 międzynarodowych zgłoszeń patentowych i jedno zgłoszenie krajowe. W celu komercjalizacji pomysłów założyła biotechnologiczny startup Celis. Działa również na rzecz popularyzacji nauki. Dorota Anna Pawlak. Profesor na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie na Wydziale Chemii kieruje Laboratorium Technologii Materiałowych. Kierownik Zakładu Materiałów Funkcjonalnych w Łukasiewicz Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki. Koordynatorka projektu Teaming for Excellence w Horyzoncie 2020 o wartości 15 milionów euro. Oraz laureatka Międzynarodowej Agendy Badawczej o budżecie przekraczającym 45 milionów złotych. Projekty Teaming i MAP zaowocowały utworzeniem w Polsce nowego Centrum Doskonałości, zajmującego się badaniami nad wykorzystaniem technologii wzrostu kryształów do otrzymywania zaawansowanych nanofotonicznych materiałów, mogących w przyszłości zrewolucjonizować wiele dziedzin. Autorka patentów oraz recenzentka prestiżowych projektów ERC. Profesor Krzysztof Pyrć, biolog i biotechnolog, specjalista w zakresie mikrobiologii i wirusologii. Nauczyciel akademicki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest kierownikiem pracowni wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii i liderem grupy badawczej Virogenetics, skupiającej się na wczesnych zdarzeniach podczas infekcji wirusowej i rozwoju nowych leków antywirusowych. Partner w projekcie MSCA, innowacyjna sieć szkoleniowa dla młodych naukowców, oraz jedyny z krajów EU-13 partner w Europejskim Konsorcjum na rzecz Zapobiegania Koronawirusom, Immunoterapii i Odkrywania Leków w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych. Posiada 9 patentów, w tym 2 międzynarodowe i 2 wdrożenia. Profesor Magdalena Staniszewska, biotechnolog. Specjalizuje się w odkrywaniu molekularnych podstaw chorób nowotworowych. Kieruje Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Współzałożycielka firmy SDS Optik, której pracuje nad stworzeniem rewolucyjnej mikrosondy optycznej do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki nowotworów piersi. Za te badania profesor Staniszewska nagrodzona została w tym roku przez Komisję Europejską w konkursie Innovation Radar Prize w kategorii Innowacje kierowane przez kobiety. Na badania kliniczne i certyfikację sondy otrzymała rekordowy grant z instrumentu MŚP w wysokości niemal 4 milionów euro. Profesor Staniszewska posiada 4 patenty i 2 wdrożenia.